specjalną część, ona będzie bardzo krótka, bowiem przewidujemy bardzo okrojoną formę wystąpień. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy wspólnie zaśpiewali hymn państwowy, a potem dwie zwrotki hymnu kaszubskiego, tam gdzie Wisła do Krakowa. Jest z nami już Jan Zamkowski. Bardzo się cieszymy, że w tak ważnym dniu który będzie z Państwem razem mógł zaśpiewać. Do hymnu. Wisłę, przejdziem Wartę,
bardzo serdecznie dziękuję Chórowi Jeżyńskiemu miasta Kościerzyny oraz jego dyrygentowi panu Jasiowi Zamkowskiemu. Bardzo dziękujemy. Długą drogę przeszła Polska do niepodległości. Przypomnę, że jeszcze dłuższą drogę przeszła ziemia kościerska. Czekaliśmy na powrót do Polski od roku 1772 aż do roku 1920. Ratyfikacja traktatu wersalskiego pozwoliła na przejmowanie od Prus administracji w naszej małej ojczyźnie. Ale musimy pamiętać, że Pomorze pod zaborami było 148 lat. Pomimo tego żywioł Polski, myśl o odrodzeniu Rzeczpospolitej na Pomorzu i Kaszubach przetrwały. To właśnie rok 1920, nasza droga do niepodległości oraz umiłowanie Polski nas, Pomorzan, definiuje. Szanowni Państwo, to dzięki licznym bohaterom, często zapomnianym działaczom społecznym i kulturalnym, księżom, ale również dzięki dobrej samoorganizacji i pracowitości mieszkańców Pomorza możemy dziś świętować. Wspominając bohaterów naszej pomorskiej i kaszubskiej stegny, wiodącej ku niepodległości, na koniec powtórzę za urodzonym w nieodległym wieku Hieronimem Derdowskim. Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski. Dziękuję za uwagę. A teraz proszę pana Michała Majewskiego, burmistrza Kościerzyny. Przez te 148 lat, które tu dzisiaj już było wspomniane, uczyli nas religii, uczyli nas języka kaszubskiego i polskiego, uczyli nas poszanowania rodziców, sąsiadów i tej naszej tradycyjnej kaszubskiej gościnności. To dzięki nim możemy dzisiaj żyć w wolnej, suwerennej i praworządnej Polsce. I za to im bardzo dziękujemy. I tutaj jedyne, co możemy teraz zrobić, to deklarować, że tej spuścizny nie zapomnimy. Będziemy dalej ją kontynuować, dalej nasze młode pokolenia w tym samym duchu wychowywać i dbać o to, żebyśmy byli dumni z naszej trochę różnorodności kaszubskiej, z naszych korzeni kaszubskich, korzeni nieodzownie związanych z Polską, a teraz to, co było przed chwilą wspomniane po Derdowskim, nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski, możemy w dniu dzisiejszym powiedzieć jeszcze jedno, a bez Polski i Europy jesteśmy jej nieodzowną wspólnotą. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj do rąk najzacniejszych parlamentarzystów oraz osób szczególnie zasłużonych dla kraju i dla naszej lokalnej społeczności, do rąk ich trafiły odznaczenia z okazji stulecia ziemi kościerskiej i jej powrotu do macierzy. Pan burmistrz i pani przewodnicząca, którą także poproszę o wręczenie, postanowili przekazać właśnie ten muzyczny order profesorowi Wojciechowi Rajskiemu. Tak jest, stulecie odzyskania czy powrotu Kościerzyny do macierzy, do wolnej Polski, ale z tej okazji wydaliśmy 100 medali okolicznościowych. Dzisiaj zostały wręczone pierwsze. Pana Wojciecha nie było z nami na rynku dzisiaj, ale uświetnią nasz koncert, czy uwiecznią dzisiejsze obchody właśnie tym koncertem i w podziękowaniu za to, że jest z nami obchodzi to stulecie powrotu Kościerzyny do wolnej Matki Polski. Chcielibyśmy bardzo serdecznie za to podziękować i wręczyć taki okolicznościowy medal. I muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę z wielką przyjemnością tu przyjeżdżamy i jeśli będziecie Państwo chcieli, żebyśmy w następnych latach jeszcze raz 10 razy przyjechali, to z przyjemnością to zrobimy. Także cieszę się, że możemy mieć swój udział w tych uroczystościach, które są ważne nie tylko dla tego regionu, ale i dla całej Polski. I bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie i uważam, że jest to wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale też i dla całej orkiestry, która z przyjemnością tu zawsze i z chęcią przyjeżdża. Dziękuję bardzo. Przed Państwem Polska Filharmonia Kameralna pod dyrekcją jej dyrygenta, dyrektora,
Wojciecha Rajskiego. Zapraszamy. Thank you.
Ta kompozycja składała się z czterech części. Najpierw był marsz, potem romans, potem walc, na końcu finale razem z krakowiakiem, którego Państwo usłyszeli w pierwszym temacie. No i cały czas na tym najwyższym poziomie dyryguje, jest wykładowcą w Frankfurcie nad Menem, ale także w Akademii Muzycznej w Gdańsku, z czego na pewno cieszą się wszyscy nasi młodzi miłośnicy sztuki dyrygenckiej. Przed Państwem maestro Wojciech Rajski i Polska Filharmonia Kameralna w utworze Wojciecha Kilara Orawa. Thank you.
przed państwem jedna z niewielu orkiestr, bo chyba tylko Symfonia Warszawia nagrała z Yehudim Menuhinem własne 9 symfonii Beethovena. Polska Filharmonia Kameralna pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego też nagrała. A dzisiaj naszym solistą jest również młody, 21-letni Piotr Pawlak. Thank you.
Thank you.
Piotr Pawlak, Polska Filharmonia Kameralna. Pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Proszę Państwa, jak zachorował Justus Franz, a trzeba było solisty. Tego samego dnia Piotr Pawlak zdecydował się na wykonanie koncertu obolowego Chopin. Teraz marzyłbym, tak jak i pewno wielu z Państwa, żeby uwiecznić się na zdjęciu przy tej lampce szampana, bowiem jest tam taka aura dzisiaj, że nic innego, tylko uwiecznić tę chwilę. A teraz, proszę Państwa, polonez z Pana Tadeusza. Thank you.
Jeszcze raz Wojciech Kilar, polonez pana Tadeusza. Kochani Państwo, nie rozchodźcie się, nie idźcie jeszcze po płaszczę. Spotkajmy się w foyer, a teraz jeszcze raz przed Państwem Polska Filharmonia Kameralna z wyjątkowymi gośćmi w osobach pana Piotra Pawlaka i maestro Wojciecha Majskiego. Państwo, dziękuję za wspólną obecność, dziękuję wszystkim moim przyjaciołom z różnych rad, samorządowcom, ludziom także Urzędu Marszałkowskiego, którzy przyjechali tutaj, są z nami dyrektorzy, pan Michał Szczupaczyński i wielu innych, którzy przyczynili się do tego koncertu. Bardzo serdecznie dziękuję. Poczekajmy teraz na to.